my! STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Na pewno cieszymy się, że udało nam się dzisiaj wygrać pierwszy mecz przed własną publicznością. Na pewno to może być taki mały prezent od nas na święta dla kibiców. Ciężko pracowaliśmy ostatnie tygodnie. Myślę, że to zwycięstwo nam się należało i myślę, że teraz możemy spokojnie jechać na święta, wrócić ze świąt, ciężko trenować, przygotować się do tych zbliżających meczów i dać się wszystko, żeby po prostu wyjść z tego dołka raz na dobre. To mecz bardzo ciężki, trudny, niewygodny przeciwnik bardzo. Arka gra taką, nie chciałbym powiedzieć brzydką, ale taką niewdzięczną piłkę dla drużyn przeciwnych i dzisiaj nie mogliśmy się gdzieś tam momentami przedrzeć pod ich pole karne. Na szczęście bardzo, bardzo fajnie, że udało się strzelić gola i cieszymy się bardzo. No, pierwsze zwycięstwo u siebie, długo wyczekiwane, także cieszę się, że w końcu się udało. Myślę, że w imieniu całej drużyny chciałbym zadedykować to zwycięstwo wszystkim tym kibicom, którzy nadal w nas wierzą i którzy się od nas nie odwrócili, bo my takich ludzi potrzebujemy, żeby gdzieś tam nas wspierali i my oddamy wszystko na boisku po to, żeby się utrzymać w lidze i myślę, że te 4-5 ostatnich spotkań to pokazało, także trzeba patrzeć w przyszłość pozytywnie i ja myślę, że dobrze przepracujemy zimę. Zaraz mamy bardzo ważny mecz w następnym roku, także z Sandecją, także no gonimy, nie poddamy się, dopóki nie dogonimy i nie przegonimy. Trochę szkoda, że już koniec w takim razie. Tak, no może szkoda, ale z drugiej strony na pewno przyda nam się ten odpoczynek. No, mamy ciężki czas za sobą, tak, dopiero teraz jakoś ostatnie tygodnie załapaliśmy to, zaczęło to wszystko fajnie wyglądać z meczu na mecz, tak jak mówisz, wyglądaliśmy lepiej i w niektórych meczach graliśmy bardzo dobrze, a brakowało tej skuteczności, no i w końcu ta skuteczność przyszła w tych dwóch ostatnich meczach i mam nadzieję, że zostanie z nami na długo. Myślę, że większość zespołów, które tutaj przyjeżdża do nas, jest nastawiona na grę defensywną, po prostu my tutaj czujemy się dobrze, nie ma tych wyników, ale na pewno umiemy grać na własnym stadionie, czujemy się tutaj mocni i myślę, że to z tego też wynika.